Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to jest kolejny odcinek Pogromców Mitów. W tym odcinku rzucimy okiem na kolejną porcję mitów, które nam zaproponowaliście. Ale zanim zaczniemy, to oto wyniki konkursu na karnety bojowe. Gratulujemy i tym samym ogłaszamy kolejny konkurs. Dokładnie tak, pod tym odcinkiem do wygrania są 3 pakiety startowe albo 1000 fałdolców, jeśli już posiadacie ten pakiet. Dzisiaj jest trochę mniejszy konkurs, ponieważ w nadchodzącym tygodniu wyjdzie odcinek z nowym przedmiotem. Dzisiejszy odcinek możemy nazwać takim mini odcinkiem. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zostawić w tym momencie łapkę w górę, subskrypcję na obu naszych kanałach oraz komentarz z waszym nickiem Fortnite. Okej, to tyle ze wstępu, przejdźmy już do pierwszego mitu. Czy brutarem da się zrobić Rocket Ride'a? Jeśli ktoś z was ogląda to podczas premiery, to koniecznie wpiszcie, jak uważacie, co się stanie. Ernest! Tak? Czemu nie było tyle czasu pogromców znowu? No powiedz mi. Nie wiem, ale chciałbym przeprosić. No ja też, a to wina jest Ernesta, nie moja. Ja umywam rączki, to ale wytnę, wracamy. Wracamy i pierwszy mit, który mamy dla was, to czy brutalem da się zrobić Rocket Ride'a? Nie bez powodu tutaj ten klot stoi oczywiście. jak ty uważasz? Da się czy nie? Wydaje mi się, że da się. Też tak uważam. Po tej desce? Uwaga. Ja. Okej, okay, dobra. O nie! O nie! Nie! O nie, jak powiedziałeś? Dobra, to zróbmy to tam, zróbmy to tam. Dobra, okay, czekaj. Ja też obstawiam, że się da po tej akcji z deską, bo ta deska to był niezły show. No dobra, no to lecimy. Trochę mniej podskoczę. Zobaczmy. Dobra, to się nie udało. Dobra, to był dobry timing, Ernest. Dobrze ci poszło. O, jest! Da się! Zległ się motkę. O nie, do widzenia, lecisz. Bye bye. O, da się motki używać. Oj, masz mecha poza strefą. Ten wynik nas zaskoczył, ale chyba nic nie przebije mecha na deskolotce. Dobra, kolejny mit brzmi: jak daleko dosięga laser Brutala? To w sumie bardziej taki test. Zobaczymy, gdzie kończy się jego laser. Jeśli w ogóle gdzieś się kończy. Obstawiajcie, ile kratek do gości ma laser na czacie. No dobra, Hon, to pozwól, że tutaj wejdę na górę. Zaraz tupnę. Nie tupaj. Dobra, Hon, zobaczymy sobie, jak daleko sięga laser tego robocika twojego. Teraz ja stoję mniej więcej 10 klatek od ciebie. I myślę, że do mnie tutaj bez problemu dosięgnie twój laser, więc... czyń honory, tylko pamiętaj, żeby wycelować gdzieś indziej. Jak już wycelujesz. No sięga. To tutaj sięga. Nie jest zaskoczeniem żadnym. No, 10 klatek to nie jest żadne zaskoczenie, więc zobaczymy sobie 20. Tutaj myślę, że też dosięgnie, co nie? Jak na razie cię jeszcze widzę, a przy tych dalszych polach raczej cię widać nie będzie. Dobra, teraz zobaczmy sobie, to jest 30. To jest 30. No i sobie zobaczmy. Sięgam? Tak, sięgałeś. Okej, okay, teraz to jest nie wiadomo ile klatek, ale myślę, tak, że... gdzieś... 300? 200 kratek? Nie, no przestań już! Co ty gadasz? No, milion! No coś takiego. Już? Gotowy? Czekaj, jeszcze nie. Dobra. Patrzę się idealnie na północ, a teraz idealnie na południe, na ciebie. Strzelaj. O. Sięgam? O kurde, weź... Tak jeszcze raz rób. Zrób tak jeszcze raz. No. Wow, ja widzę końcówkę twojego lasera. Mówisz tak, trzymaj. No bez kitu, zaraz dojdę do końcówki. Do tipa. Wiesz? O, jest końcówka. Oh, wow. Widzę końcówkę twojego lasera. To zaznacz tam i warto by było policzyć, jakby ile to kratek jest. Okej, okay, zrób to jeszcze raz. Okej, okay, to by... Spadłem. No to Holm czy nie honoria, ja tutaj poczekam. Trzydzieści osiem i pół. Serio policzyłeś, ale no... Dobra robota. Też raz? 38,5. Nadeszła pora na triki. Teraz sprawdzimy, czy da się zrobić button flipa z maksymalnej wysokości. Holm! Jesteś tam? Nie! Sorry. Okay. Jestem. Możesz dobra, rzucać. No teraz sobie zobaczymy, czy takiego battle flipa... No, może nie takiego, ale zobaczymy, czy możemy zrobić battle flipa, takiego, wiecie, idealnego, z maksymalnej wysokości. No to ja jestem już na maksymalnej wysokości.
No jestem na maksymalnej niewysokości. Jesteś tam na swojej platformie. No i co? Rzut pierwszy. Sią. Lecego. Powiedz mi, jak... Gdzie ta butla? O, leci! O, jak się odbiła, jak kauczuk! O, nie znikła! Powietrzu po odbiciu. Ona tak będzie znikała właśnie. Muszę idealnie rzucić, muszę rzucić idealnie. O, spada. O, odbiła się. O, nie, no bokiem jest niestety. Okej, okay, teraz troszeczkę inaczej rzucam. Żółta buteleczka. Jak tam? O, leci, dobra. O, ale kauczuk znowu. Dobra, leci, spada. Nie, spokojnie, spada. Jest, czy nie? Nie wiem, gdzie ona jest. Ja pierdzielę. Nie. Dobra, dawaj. No teraz leci znowu, no. Nie widzę jej. Zaraz. Patrz na ten, widziałeś to, co było napisane tam? Nie. O, stoi! Tak? Tak! Stoi normalnie? Tak, normalnie stało i zostało ją na dół jeszcze potem. Stała normalnie, stary, u mnie, tylko za późno zauważyłem, ale stała. Czyli udało się, czekaj jeszcze raz. Tak. Może znajdziemy taki przepis. Jest! Tak, znowu się udało. Jest! Ale stary, na kapslu? Na kapslu, no. O kurde, nie wiem, czy to lepiej, czy to tak samo. Nie wiem. Czy może gorzej? No to jest moim zdaniem już sukces. Ja to nagrałem, mam dowód. No to już po tak sprawie, stało. Czyli da się. Da się, tak. O! Jak najbardziej, da się. Nawet na zakrętce. Następny mit brzmi, czy potwory mogą wyjść ze sklepowej zadyby. Ernest, dostaliśmy mit. Czy te owe zbrodniarze są w stanie opuścić sklepową zadybę? Jak myślisz? Ja myślę, że się zatrzymają tuż przed tą kopułą. A ty? Pan co robi? Jaki jest... Złapał się drzewa. Jakby autem jechał, patrz. Co jest? Rajdowiec! Co za zbrodnia? Drzewo nam zniszczył. Dobra, już go nie ma. Zbrodniarz, rajdowiec, wszystko w jednym. No dobra, teraz spróbujemy. Mi się wydaje, że chyba mogą. Jakby nie byłoby nic dziwnego w tym. No, to ja tu prowadzę swoją ekipę. Ale cię gonią. To jest moja nowa ekipa. Niedługo dom kupujemy i będziemy nagrywać. Dom ekipy zombiaków. Jest gruby, jest mały, co ten wysokie, akurat. Okej, okay, uwaga. O nie! Umierają. Okej. Okay. Nie. No i nie mieliśmy racji, twoja ekipa is gone. To już nie będzie tak w odcinku. No przykro mi, ale zobacz, to masz klony. No, idę nową ekipę zebrać. No dobra, czyli zombiaki po wyjściu z tej kopuły, mogą wyjść z tej kopuły, z tej sklepowej sadyby, ale gdy wyjdą, to od razu po prostu zostają wypstrykani przez rękawice nieskończoności. Thanos stoi i pstryka. Tak. Albo Luni. Kolejnym mitem na dzisiaj jest pytanie, czy w trybie kreatywnym można kopiować wyrwy telefonem? Sprawdźmy to. Szczerze, Hon, to długo czekałem, żeby ci to pokazać, bo jeden z moich widzów mi to pokazał, tak po prostu, w trybie kreatywnym. I to da bardzo fajny efekt. To może cię zdziwić, serio. Więc ty sobie po prostu użyj wyrwy i jak najszybciej zleć na dół. Jak najszybciej, okej? Okay? Dobra. Teraz patrz na to. No nie gadaj, że da się kopiować. Tak, ja się. Pierdzielę. Patrz na niebo. Wow. Widzisz to? O, kurde! Niezłe, co? Ej. Nie da się ich powiększać czy coś, niestety, ani zmniejszać, no, ale mapę, się stworzymy dziurę w niebie. Ale chciałem to wam bardzo wszystkim pokazać, to Witek mi pokazał, by the way. Może będzie na czacie Witek, może nie. Oni robią wyrwę przez tydzień, a ty zrobiłeś tutaj milion wyrw, zobacz. No, jeszcze masz, kilka naraz można zaznaczyć, o. No tak, i co jeszcze? No jeszcze więcej mogę tutaj zaznaczyć. Ja pierdzielę. Ja ciekaw jestem, jakby to od góry wyglądało, jakbym w tym był, jakby bliżej. O kurde, jakie popękane tu wszystko jest. Czekaj. O chłopie. O cholera. Fajnie, co? No, fajnie to wygląda. Nie myślałem, że da się kopiować, szczerze.
Dobra, to jak tu już jesteśmy, Hon, to przy okazji sobie zobaczmy, co się stanie, gdy mech w takim loch wejdzie na innego mecha. Tak teraz mi wpadło do głowy z ciekawości, więc zobaczmy sobie. Ja zbuduję platformę. Staj po tą platformę, okej? Okay? Ale... A! Wiesz co, okay. Tak, z platformą będzie chyba... O, dobra. Masz. No i po tą platformą sobie stań. Nie przemyślałem twojego planu. Ja myślę, że nic nie stanie, albo ześlizgnę się. Dobrze stoję? Troszeczkę dalej. O, teraz było dobrze. Okej, okay, uwaga. Uwaga. Właśnie do barana. Nie gadaj. Stoisz na mnie. Idź po prostu. Ale ty jesteś, już spadłeś gdzieś kompletnie. O, jesteś. Nie, dobra. Jestem. Dawaj. O, i spadłem. Nie, no spada się. Czyli da się ustać po prostu chwilę, ale chyba żeby iść to nie bardzo. Ale cię zmiotłem. O, dobra, Hon, teraz zobaczymy sobie mit, który chciałem zobaczyć od dłuższego czasu, bo w trybie kreatywnym dodali nasze ulubione bile. I teraz możemy mieć bile. No, czyje ulubione? No, nasze. Zobacz. Nie! No, nasze ulubione bile! Jakie nasze? No, weź to zabierz stąd w ogóle. Co, zobacz, usunęli z gry. Super! O kurwa! Dobra, to ja tutaj ten pojemnik. What the fuck? Jak to na zewnątrz wygląda? Co jest? Jak się kręcą? Jakie szalone bile? Się co wypycha. Jest? Jak mi bójki w kreskówkach. Jaki dym tylko był. O, wypadła! Wygrała jedno, zobacz. No wypadła. Wypadła? A ty nie widzisz, nie wypadła. Ale nadal jest w środku, jest przyklejona do nich. No. Oczywiście, przyklejona jest. U mnie dwie wypadły już, a nadal są przyklejone. Super pozycja tak zwana. Uwaga. Wybuchła. Większa siła ją przygniata po prostu. Ale próbuje się uwolnić. O kurde, spójrz na to, od dołu. What the fuck, jakie wisienki się zrobiły. Od dołu. Jak sobie wisi jedna. Wisienka. Nie, może taką by się przyda, takie bile. Takie, zobaczcie, antygrawitacja. No, no jak to się stało? Dlaczego tak odrzuciło mnie? Widziałeś to? Nie. O kurde, zobacz, on jest jakiś zlagowany dalej. Co się stało? O, już nie. Się wisi dalej. A tu jedna wisi dalej. Cholera. Dwie wiszą. Nie jedna wisi. Patrz, one się... A, dobra. Odbij sobie ją, ona się dalej trzyma powierzchni. What the hell? Czekaj, no. Czego ona się trzyma? Czekaj. O, nie myślałem, że poleci na niebo. Do nieba, tak?